Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Panieńskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Pan Bóg przez to dzisiejsze niedzielne słowo chce zwrócić naszą uwagę na to, że człowiek został powołany do tego, aby nieustannie się rozwijać i doskonalić, taka nieustanna duchowa ewolucja. Przed chwilką usłyszeliśmy o tym, że kiedy Pan Bóg wyprowadził naród wybrany z Egiptu, porównał siebie do orła. Niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Rzeczywiście wiemy, że kiedy młode pisklęta wyfruwają z gniazda i kiedy nie potrafią jeszcze tak na 100% latać, ten orzeł podlatuje i zabiera te młode na swoje rozpostarte skrzydła. Tak uczy je latać. Bo może pojawić się taka pokusa, gdy chodzi o te pisklęta, że w tym gnieździe będzie im tak wygodnie, tak bezpiecznie, że nie będą chciały wylecieć z gniazda. A przecież to jest niedobre, bo powołaniem takich młodych orłów jest szybowanie pod niebem. I wówczas ten mądry orzeł, co robi z gniazdem, zaczyna to wygodne gniazdo rozbierać. Zabiera mięciutkie piórka, puch, zostawia ostre patyki, ostre kamienie, a nawet zaczyna w tym gnieździe trzepotać skrzydłami. Robi wszystko, żeby te młode wyrzucić na zewnątrz, żeby w końcu zaczęły latać.
I kochani, kiedy naród wybrany żył w Egipcie ponad 400 lat, też zrobił tam sobie swego rodzaju takie wygodne, życiowe gniazdko. Ale Pan Bóg widział, że Izraelici na tym tracą. Nie rozwijają się duchowo, a nawet psują się pod względem moralnym i duchowym. Dlatego zaczął im odbierać ten puch, tę wygodę. Izraelici zaczęli być też prześladowani po to, aby zechcieli wyjść z tego Egiptu, kiedy Pan Bóg ich zawoła, kiedy będzie niósł ich na swoich skrzydłach. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus podobnie postąpił z apostołami, bo im też groziła taka pokusa zatrzymania się w tym wygodnym, życiowym gniazdku. Kiedy Pan Jezus chodził z apostołami, znajdowali się jakby pod opieką Jego skrzydeł. Pan Jezus o wszystko się troszczył, rozmnażał chleb, a więc pożywienie, uzdrawiał, a nawet kiedy uczniowie płynęli łódką na jeziorze i pojawiła się burza, sztorm, Pan Jezus nawet uciszył ten sztorm. Bezpiecznie czuli się pod skrzydłami Pana Jezusa. Ale Pan Jezus wiedział, że ci apostołowie muszą wyjść z tego bezpiecznego gniazdka. Dlatego wysyła ich: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie trędowatych, bo jeśli nie wyjdziecie, nie będziecie szybować jako dzieci Boże, a dzieci Boże są właśnie do tego powołane. Kochani, odnieśmy te wszystkie przykłady teraz do swojego życia. To, że Pan Bóg nieustannie powołuje nas do takiego rozwoju, do przekraczania pewnych granic. Co by to było, gdyby Karol Wojtyła chciał zatrzymać się w pewnym momencie w tym duchowym rozwoju? Tymczasem Pan Bóg nieustannie go wypychał do przodu. Zostaniesz księdzem, biskupem, bo w końcu chce wyrzucić cię na tę ogromną przestrzeń całego świata, abyś został papieżem, abyś szybował. Co by to było, gdyby na przykład święty Józef chciał ograniczyć te swoje życiowe plany tylko do swoich marzeń, mieć normalną żonę, normalną rodzinę, a tymczasem Pan Bóg dalej go wypchnął. Będziesz mężem Maryi, będziesz ojcem, opiekunem Syna Bożego. Apostołowie, patrząc na życie Pana Jezusa, chcieli go zatrzymać, bo dobrze im tak było. Ale znowu zastanówmy się, co by to było, gdyby Pan Jezus nie umarł na krzyżu? Pewnie prowadziłby normalną działalność jakąś społeczną, charytatywną i w końcu by się zestarzał, umarł, ale w ten sposób byłby podobny do innych zasłużonych postaci historycznych, jakiś faraon, jakiś filozof, jakiś kolejny Budda, a tymczasem Pan Jezus wiedział, że musi wyfrunąć dalej na krzyż, bo tylko dzięki temu krzyżowi dokona się zmartwychwstanie. Kochani, myśląc jeszcze o tym przykładzie tego orła, który troszczy się o swoje pisklęta, chcemy zauważyć, że i Pan Bóg czasami robi tymi swoimi skrzydłami takie zamieszanie też w naszym życiu, dla naszego dobra. Gdyby jakaś głowa rodziny nagle straciła dobrze płatną pracę, pomyślelibyśmy, że to wielki dramat, tragedia. Ale jeśli ta jego dobrze płatna praca przyczyniła się do moralnego, duchowego zepsucia tego człowieka,
bo ciągle jakieś wyjazdy w delegacje, ciągle ten alkohol, może nawet jakieś toksyczne związki z innymi osobami. Ta praca przecież nic dobrego by nie wróżyła. Pewnie przyczyniłaby się do rozbicia tej rodziny, do popsucia relacji z żoną, z dziećmi, no i przede wszystkim z Panem Bogiem. A więc Pan Bóg też czasami stosuje taką bolesną terapię wobec człowieka. Wyrzuca nas z tego bezpiecznego gniazdka dla naszego dobra. Spróbujmy więc, kochani, nauczyć się odczytywać właśnie takie nawet i niepowodzenia w naszym życiu, jakieś trudności jako wolę Pana Boga dla naszego dobra. I jeszcze co ważne, ten Pan Bóg w tej drodze, w tym szybowaniu nigdy nie pozostawia nas samym sobie. Kiedy nie mamy już siły, On jak ten orzeł podlatuje i bierze nas na swoje boskie, rozpostarte skrzydła, tak jak niósł Izraelitów, jak był z apostołami, tak samo chce być również z nami. Amen.